ona chora, zbadał mnie, no i przypisał, zażyłeś mi te męskie hormony. No i nie powiem, pomóc pomogło, ale na co? Ale to jeszcze nie wszystko. Ta głupota sąsiadka doradziła nowatorską mechaniczną depilację w nowo otwartym gabinecie kosmetycznym, w którym to zabieg ten wykonuje żółty Chińczyk. Najpierw wlazł na mnie, zapasł się kolanami i wyszczerzył te swoje żółte zęby. I z tymi zębami do mnie się pchać. To ja od razu, żem zrozumiała, że on tymi zębami będzie mi te wąsy wyrywał. Jakżem go rzuciła ze siebie i żem wyleciała na ulicę z krzykiem, bo parę włosów bestia zdążyłby szarpnąć. Patrzę, a tu głupota. Podbiega do mnie, uradowana i mówi: ach, sąsiadeczko, jakże się cieszę. Ja mówię: cholera jasna, nie tu się płakać chce, a ona się cieszy, niby z czego. No ty wiesz, sąsiadeczko, że dach w stajni już parę lat przeciekał, aż bydło chorowało. A ja miała te rogate i nierogate. Najbardziej to mi szkoda tego konika, znaczy się ogierka. Taki już on młody to nie był, ale jurny? Mówię sąsiadeczce, no to ja żem zrobiła mu takie podwyższenie, co by w wodzie nie musiał stać. I powiem, spodobało mu się, właził na nie spać, tylko ja żem nie przewidziała, że jeszcze kogoś będzie zapraszał. I się zarwało. A na drugi dzień tak się zawalił, bydło się rozleciało i ja za jednym zamachem pozbyła się dwóch kłopotów. No, gad, zdarza się, ale nie rozumiem. I ty z tego powodu się cieszysz? No tak, nawet chciałam jeszcze, nawet jakoś to uczcić, gości zaprosić, tylko nie wiem kogo. Pycho, poraź mi. A ja mówię, a co tu wybierać, spraszaj wszystkich, inaczej pomyślą, żeś biedna. No nie za dużo będzie, ja musiałabym wszystko z domu wynieść, posprzedawać, bo jak ja nakarmię taką czeredę? Zrób tak, niech wiedzą. No i głupota wyniosła wszystko, sprzedała, pobawili się, poszaleli, a jak się rozeszli, głupota została sama w domu, nawet nie ma na czym głowy oprzeć. I się jakoś tak zrobiło trochę zazdrośnie. Biegnę do niej. Mówię: słuchaj, głupota, ja poradziłam ze szkodą dla siebie. Bo teraz tylko wszyscy o tobie mówią, a o mnie już całkiem zapomnieli. Nikt nawet mnie nie zauważają. Co robić? Doradź mi, głupoto. Głupota, nie namyślając się, mówi: a, podpal chałupę! No to ja posłuchałem, podpaliła chałupę. Bo mówi, że do pożaru czy się wszyscy zbiegną. No i faktycznie, wszyscy się zbiegli, patrzą się na mnie, palcem pokazują. To ja się ucieszyła. Nawet powiadają, że nosa zadarła do góry tak wysoko, że z drabiny starzackiej nie można było sięgnąć. Ale długo tej radości nie było. Ogień się spalił,
Nic nie zostało. Ja dostałem na środku drogi sama. Postałam. W końcu mówię, nie mam gdzie iść. No ale idę. Wchodzę do głupoty, mówię, przyjmij mnie głupota. Teraz nie mam gdzie mieszkać, widzisz. Chodź, mówi, mieszkaj tu. Tylko szkoda, że nie mam się czym poczęstować. No, nie ma to nie ma, pusto to pusto. Ale tego mówię nie ukazał. No dobra, tak od tamtej pory mieszkamy razem. Nawet kroku nie możemy bez siebie zrobić. Tam, gdzie głupota, tam i ja, pycha. A gdzie ja, tam i głupota. Nawet mi się spodobało tymi włosami. Nawet plotkują, że głupota za mąż wyszła.